Cześć i czołem, moi mili. Galokuero z tej strony w kolejnym odcinku Eldeńskiego Kręgu. Znajdujemy się tutaj na świętym drzewie Miqueli. No i teraz tutaj przez gałęzie... żeśmy przeszli! Skubany się go wystraszyłem. Przez gałęzie żeśmy sobie przeszli. No i teraz będziemy sobie tutaj szli w kierunku... W sumie nie wiem czego. Ale czegoś na pewno. Możemy iść do góry, ale możemy też iść na dół. Ja pójdę na dół najpierw. O, spadł, to dobrze. Skubani są tutaj zaafekowani. O, ty skubańcze, przerwałeś mi atak. Aha. Skubani są zaafekowani tym. Zgnilizną, tak a propos. Szkarłatną. Tu w sumie jak jesteśmy, to też byśmy mogli sobie wziąć tą marynowaną złotą łapkę już, żeby sobie zwiększyć tą ilość właśnie, a możemy tworzyć nawet takie, okej. I może... Ej! Skąd ty żeś się tu wziął? Możemy sobie tego użyć, żeby po prostu szybciej awansować, coś tu biegnie w ogóle tak jakby. Aha, właśnie spadł. No cóż, tak czasem bywa. Nie chciałbym używać złotego runu, znaczy łuku runicznego, żeby sobie tutaj na przykład właśnie temat ogarnąć. Bo jakby nie spojrzeć... To może się zdarzyć tak, że często będę ginął. No i pięknie. Jest i ten kolejny. Nadepnąłem mu na ogon, ale on tego nie czuł. Aha. Z tym kwiatostanem to też fajna sprawa. Tak właśnie myślałem, że się to skończy. Nie zauważyłem, że mam tak mało życia w ogóle. O Jezu, ja coś czuję, że tutaj będzie ciężka przeprawa w ogóle. Jest sporo przeciwników, jest ciasno, ale też nagroda za to, za walkę z nimi jest też bardzo zacna. Dobra, możemy sobie jeszcze raz tutaj użyć tej marynowanej łapki. Fajno, fajno.
Niewiele brakowało. I bym sobie spadł. Dobra, runki są ogółem tutaj. Aha. Fajnie, że mogłem użyć sobie w ogóle tej. Fajnie, że mogłem sobie w ogóle użyć mikstury i uniku przy okazji. Bo też zrobiłem przewrót do przodu i nic. Jożesz piernicze, serio. Jak to teraz będzie wyglądać? Aha. No w ogóle już 17 tysięcy mam? Jakim cudem? No dobra, sam sobie spadł. No i leć na dół. Okej. Uuu, runki są na dole. Runki są na dole. Bardzo niedobrze. Nie, nie działa to tak, jakbym chciał, więc nie będę ryzykował, bo dosyć sporo tam tych run jest. No, nieciekawie to wygląda. Muszę się tutaj przyjrzeć bliżej, ale to niestety innej możliwości tutaj nie ma. Więc będziemy musieli właśnie sobie tędy przelecieć. Wow. Ewentualnie możemy przeskoczyć tutaj, dokładnie. Nie ma tu nikogo? Nie. Okej, lwia liberacja, szybko, szybko, szybko miksturę. Bardzo dobrze. Pięknie. O! Kamień kowalski starożytnego smoka. Fantastico. Okej, jesteśmy coraz bliżej tych moich nieszczęsnych run. Tutaj mamy jakiegoś ziomutka, jednego z drugim. Dobra, ale udało się wszystkich pozabijać. Bardzo dobrze. No i tędy powinniśmy się dostać do miejsca łaski. Okej, stąd już będzie dużo łatwiej sobie odzyskać te stracone niestety przedmioty. Tym bardziej, że tutaj chyba nawet gdzieś będziemy mieli zejście tam. Gdybyśmy chcieli bardzo. Ja nie ukrywam, że chcemy bardzo. Tylko sobie odpocznę, żeby zregenerować swoje siły dokładnie.
I tamte runy generalnie to dadzą nam w ogóle możliwość. Dadzą nam generalnie możliwość. Nie podobają mi się te odgłosy dziwne. Ale co ja chciałem powiedzieć, że tamte runki dadzą nam możliwość awansu. Dobra, ja może na wszelki wypadek jeszcze tego użyję. O, i teraz jest idealny moment. Pięknie. Trzech naraz. Aeoński motyl. I tutaj już niczego nie mamy. 170 tysięcy jest nasze. Na wszelki wypadek jeszcze zobaczmy sobie, co tu jest. Chociaż przypuszczam, że... Aha. Że właśnie poza tym to nie ma niczego. Ale jest ok. Słyszę skarabeusz. Słyszę skarabeusza. Pojawił się krysztalik. Nie wiadomo skąd i po co. No i pięknie, teraz rozbijemy jego naturalną zbroję. I to było niestety widmo, które zostało przywołane. No i niestety. Tutaj będziemy musieli chyba poubijać przeciwników, którzy po prostu ich przywołują. No dobra. Możemy sobie rozwinąć postać, rzecz jasna. Zwiększyć jej damage na przykład, albo witalność, chociaż tu przypuszczam, że witalność się przyda i to strasznie. Także z tego sobie skorzystamy też. Dołem biec nie musimy. Możemy sobie po prostu tu zeskoczyć. Okej. Jeszcze jeden gdzieś musi być. U góry. Ups. No niestety jak czasem bywa. Generalnie nie sądziłem, że właśnie tak się to skończy dla mnie. Bardzo powiem szczerze, specyficzne jest to miejsce. Dobra, ten jest ubity. Jest jeszcze ten u góry, chyba. A nie, tu jest. Okej, czyli tak to wygląda. Całkiem ciekawie. Co nie zmienia z bardzo faktu, że... Chyba mamy iść... Tu? Tak, tu. O, mi się doskoczyć. Tutaj nie zeskoczę raczej. O, a was tu jest tak trochę dużo. Ale to jest idealna, że tak powiem, forma. No i fantastycznie. Kolejny kamień kowalski tu mamy w ogóle. Okej, tak to wygląda. Drabinę, tu też mamy drabinę, ale to... Wystarczy zeskoczyć właśnie. O Jezu. No i pięknie. To mi w zasadzie nie jest potrzebne, bo i tak mam 10. Tutaj pokonaliśmy... A, nie, nie tutaj. Pomieszczenie obok.
Dobra. I znowu już mamy 62 tysiące. Pięknie. Idzie ich przeoczyć. Okej, moglibyśmy tutaj wskoczyć na tą gałąź, ale... W sumie nie bardzo wiem po co. A, nic tu nie ma w sumie. Poza motylami. No dobra. O ja. Serio? To mi się za cholerę nie podoba. No właśnie dlatego. No to mamy tam 60 tysięcy moje. Ja raczej nie powinienem tu po drodze zginąć, bo nie ma tu niczego nazbyt wymagającego. Poza tym, że jedynie może mi się noga potknąć. Pięknie. Wow. Właśnie o tego typu potknięciu mówiłem. Serio? Serio? Ja pierniczę, nie, no to... To jest po prostu śmiechu warte, nie? Chcę zrobić unik zanim on mnie złapał? Nie, po co? Po co robić unik? Ja pierniczę, no po prostu mnie rozwali tu w tym świętym drzewie. Czy to jest jakaś parodia ta lokacja? No bo tu ten śmieć walony był. Aha. Tobie mnie tak atakuje źle jak chcesz, tak? Te 60 tysięcy poszło się oczywiście srać, no bo jak inaczej. Lecimy dalej, no. Już wiem, czemu tyle runtu w ogóle zdobywamy, bo jeszcze więcej tracimy. Tak naprawdę. No i pięknie.
Nie, ale ci magowie to naprawdę będzie trochę parodia run bohatera, chociaż w jakiś sposób nam to zastąpi to, co żeśmy stracili. To, co jest przede mną, to mi się nie bardzo podoba. Bardzo mi się nie podoba. Już widzę pulę przyzwania, więc już wiem, że będzie wesoło. Okej. Za daleko trochę. Chodź to, a nie. Aha. No tak, zapomniałem, że nie mam many. Masakra. Było bliziuteńko. A, i tam nie ma jeszcze posążku Mariki, no tak. Przecież to są bossy i przecież trzeba zapieprzać cały czas do przodu, no bo... Nie, no po co przy bossie zrobić rest, nie? Ja pierniczę, serio. Wszystko w temacie. 17 tysięcy skasowane, okej. Tylko, że teraz to ja bym zrobił trochę inaczej to, co ja chcę zrobić. Musiałbym tych ziomutków pominąć w jakiś sposób. Aha. Przecież. Dobra. Nie będę marnował many. A w ogóle to tych sobie przywołam ziomków.
nie to. No i pięknie. Loretta została pokonana. Dostaliśmy mistrzostwo Loretty, sierp bojowy Loretty, a także osiągnięcie. Aha, i oni tu w ogóle przyleźli za mną, też spoko. Mamy miejsce łaski, dzięki Bogu. On co tu idzie w ogóle za nami? Mamy 308 tysięcy w ogóle. Daje nieziemską ilość. Możemy sobie spokojnie dwa poziomy podnieść do przodu. Tylko teraz co my byśmy chcieli tutaj sobie zwiększyć? A to jest pytanie. Najlepiej byłoby witalność w ogóle i wiarę zwiększyć też pod obrażenia. No myślę, że dam punkt to w punkt to. Okej. Okay. Myślę też, że w tym momencie możemy sobie zakończyć ten odcinek. Pokonaliśmy Loretta i przeszliśmy kolejny etap tego drzewka. W związku z czym kończymy ten odcinek, a w kolejnym biegniemy dalej. Dzięki za uwagę i do zobaczyska.